Cześć, z tej strony Dawid. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii Już wiem, jak działa Bitcoin. My wiemy już, dlaczego na świecie będzie tylko 21 milionów Bitcoinów i nigdy więcej. Jeżeli nie widziałeś tego odcinka, zapraszam Cię do poprzedniego filmu. Natomiast my dzisiaj porozmawiamy sobie, czym jest portfel fizyczny, co to w ogóle jest, jak to działa, co się dzieje, gdy rejestrujesz się na giełdzie kryptowalutowej. Nie przedłużając, zaczynajmy. Jeżeli zdecydujemy, że kupimy Bitcoina, wystarczy zarejestrować się na giełdzie kryptowalutowej. Natomiast pamiętajcie, żeby zachowywać ostrożność, korzystać z giełd, które są znane, przechodzą audyty, bo również zdarzają się próby wyłudzenia jakichś informacji od Was. Także najlepiej korzystać z tych większych podmiotów. Również przypominam, że giełdy służą jedynie do zakupu kryptowalut, do wymiany, a nie do przechowywania tam swoich środków. Teraz co się dzieje w momencie, gdy już poprawnie zarejestrowaliście konto na giełdzie kryptowalutowej, macie swój profil. Giełda automatycznie generuje taki wasz portfel i tam macie poszczególne konta. Tam jest konto złotówkowe, euro, funta, ale również bitcoina, ethereum i tak dalej. I o co tu w ogóle chodzi? Jeżeli teraz chcecie wpłacić złotówki, wchodzicie w PLN, klikacie wpłata i macie instrukcję, w jaki sposób wpłacić złotówki. Jeżeli już wpłaciliście, możecie przejść do giełdy i na przykład jeżeli chcecie zakupić bitcoina, to klikacie bitcoin do polskiego złotego, wpisujecie po jakim kursie, za jaką kwotę chcecie kupić bitcoina, jeżeli wszystko się zgadza, zatwierdzacie transakcję i jeżeli ona dojdzie do skutku, to na waszym saldzie w portfelu pojawi się bitcoin. Tylko ten bitcoin tak naprawdę nie należy do was, on należy do giełdy. Dopóki wy go nie wypłacicie z tej giełdy, to on tak naprawdę jest w posiadaniu giełdy i wy ufacie giełdzie, że ta giełda jest bezpieczna i będzie przechowywać dla was tą kryptowalutę, którą tam trzymacie. Jak i również zwykłe waluty. I teraz, jeżeli chcielibyście mieć swój portfel, kupujemy sobie taki portfel fizyczny, dostajemy pudełko, opakowujemy je, w środku jest takie urządzonko oto. Ono jest do podłączenia przez USB do komputera. Tu jest cała instrukcja napisana, trzeba ściągnąć aplikację, wejść w aplikację, którą zainstalowaliśmy na komputerze, podłączamy to urządzenie do komputera. W tym momencie na tym urządzeniu możemy zainstalować na przykład aplikację Bitcoin, aplikację Ethereum czy aplikację innego łańcucha bloku. I dla przykładu wyświetli nam się lista aplikacji, weźmiemy pierwszą z góry, będzie to Bitcoin, klikniemy instaluj. Jeżeli już zainstalujemy aplikację na tym urządzeniu, to będziemy mogli przez tą aplikację utworzyć portfel Bitcoina. I ten portfel zostanie utworzony na sieci Bitcoin. Nie będzie go tu, ten portfel będzie w sieci Bitcoina. A to będzie dla was taka bramka, dzięki której będziecie mogli łączyć się z tą siecią Bitcoin. I teraz w aplikacji Bitcoin będzie możliwość utwórz portfel. Otrzymaliście 24 słowa, które musicie zapisać po kolei. I to jest wasz dostęp do portfela, który jest przypisany do tych 24 słów na sieci Bitcoin. I otrzymacie takie dwa ciągi znaków. Jeden ciąg znaków to jest klucz publiczny, drugi to jest klucz prywatny. I teraz, o co tu chodzi? Klucz publiczny jest tak jakby kontem bankowym. Klucz prywatny jest jakby waszym hasłem do bankowości. Jeżeli chcecie, żeby ktoś wam wysłał kryptowaluty, albo wy chcecie z giełdy wysłać kryptowalutę na ten swój portfel, wysyłacie ją na ten swój klucz publiczny. I ten klucz publiczny możecie również komuś udostępnić, aby on wam wysłał środki. Natomiast klucz prywatny jest tylko i wyłącznie dla waszej informacji. Nikomu go nie pokazujecie, ponieważ każdy, kto posiada klucz prywatny, może podpisywać transakcje, czyli może zlecać wypłatę środków z tego portfela. I teraz jeszcze klucz publiczny jest wynikiem zhaszowania waszego klucza prywatnego. Dlatego po zhaszowaniu tego klucza prywatnego otrzymujecie wynik, ten wasz klucz publiczny i dla sieci to jest dowód, że wy jesteście właścicielami tego klucza publicznego. Bo właścicielem jest ten, kto posiada klucz prywatny. I teraz jeżeli wy macie ten klucz prywatny, udowodnicie to sieci, to możecie wykonywać transakcje z tego klucza publicznego. Natomiast jeżeli wydacie komuś klucz swój publiczny, to dla sieci on tylko posiada po prostu klucz publiczny, nie jest właścicielem środków, które tam się znajdują. On oczywiście może wejść w sieć i sprawdzić, ile na tym kluczu publicznym znajduje się środków, natomiast nie może z nimi nic zrobić. Zrobić może tylko z tymi środkami osoba, która ma klucz prywatny do tego klucza publicznego. A jak wiemy, no niemożliwe jest znalezienie klucza prywatnego, jeżeli posiadamy tylko klucz publiczny. I teraz, mamy już zainstalowaną tą aplikację, utworzyliśmy portfel na sieci Bitcoin, mamy klucz publiczny, klucz prywatny, czyli na klucz publiczny możemy wysłać sobie środki. Wchodzimy na giełdę,
wchodzimy w swój portfel, klikamy Bitcoin, wypłata i podajemy tam, ile bitcoinów chcemy wysłać i jeżeli chodzi o adres, to podajemy ten klucz publiczny. Jeżeli nasza transakcja zostanie wpisana do bloku i potwierdzona przez górników, to pojawi się ona na naszym adresie publicznym. I teraz jeszcze to urządzenie jest zablokowane PIN-em. Jeżeli ktoś by znalazł to urządzenie, no to musi znać PIN, żeby się do niego dostać. Jeżeli nie zna, no to również nic nie zrobi. A jeżeli my byśmy chcieli wysłać środki, musimy wejść w aplikację, którą zainstalowaliśmy na komputerze, zlecić wypłatę środków, połączyć to urządzenie z komputerem i jeszcze podczas zlecenia transakcji będziemy mieli informację o żądaniu wypłaty środków i to urządzenie, jako że my wcześniej dodaliśmy mu klucz prywatny, gdy tworzyliśmy ten portfel, jeszcze będziemy musieli nacisnąć dwa przyciski naraz, aby potwierdzić daną transakcję. Natomiast co jeżeli byście zgubili coś takiego? Możecie kupić sobie nowy i będziecie mogli odzyskać dostęp do waszego portfela, ponieważ klucz publiczny, on jest zapisany w sieci, a wy, gdy pierwszy raz łączyliście się tym urządzeniem, gdy tworzyliście portfel krok po kroku, otrzymaliście 24 słowa. To jest wasz dostęp do portfela, który jest przypisany do tych 24 słów na sieci Bitcoin. W momencie, kiedy kupicie nowego Ledgera, klikacie opcję, że chce uzyskać dostęp do portfela, który jest na sieci Bitcoin i jeżeli ją wybierzecie, to to urządzenie spyta was o te 24 słowa, jeżeli wprowadzicie je poprawnie, to uzyskacie dostęp do portfela, który jest przypisany do tych 24 słów i pamiętajcie, że to urządzenie jest tylko bramką dostępu do tego, co jest zapisane w łańcuchu bloków, czyli w sieci Bitcoin. Tutaj nie znajdują się wasze środki. Wasze środki, wszystko jest zapisem cyfrowym w sieci Bitcoin. To jest jedynie bramka dostępu do tego, co w tej sieci jest. Kolejna dawka informacji, pewnie kolejne pytania. Oczywiście zapiszcie wszystko w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!